20. kolejka trzeciej ligi opolsko-śląskiej. Pierwszy mecz rozgrywany awansem z rundy wiosennej Polonia Bytom Ruch z Dzieszowice. Mecz drużyn, które zajmowały przed tym spotkaniem odpowiednio trzecie i drugie miejsce w tabeli. Poloniści po ostatnich 5 niewygranych spotkaniach liczyli na cenne zwycięstwo, które pozwoliłoby im przeskoczyć zdzieszowicki Ruch w tabeli. No wtedy poloniści mieliby na swoim koncie 41 punktów. No i podopieczni Jacka Trzeciaka od początku wzięli się do ostrej pracy i narzucili jej swój styl gry. Już w 7 minucie meczu na prawej stronie obrońców ograł Robert Sznale, zdecydował się na długie dośrodkowanie, a Rafał Sadowski po główce minimalnie uderzył obok słupka. Polonia w 27 minucie poszła za ciosem. Świetna akcja z lewej strony Rafała Sadowskiego, który wbiegł z piłką w pole karne, dośrodkował piłkę, odbił przed siebie Kasprzyk, ale został przelobowany przez Marcina Lachowskiego. No i niebiesko-czerwoni objęli prowadzenie. Goście nie czekali długo na odpowiedź, wzięli się do ostrej pracy, no i w 35 minucie zdołali wyrównać. Dawid Kiliński, strzał z okolicy 18 metra, niepewna interwencja Przemka Frąckowiaka, który rozgrywał swój drugi mecz w barwach Polonii Bytom. No i zespół gości doprowadził do wyrównania, mimo że Polonia cały czas dążyła do tego, by podwyższyć prowadzenie. Zamiast 2-0 było 1-1. Do przerwy utrzymał się rezultat remisowy, a po przerwie Polonia ponownie ruszyła do ataku. W 51 minucie po zagraniu Michała Zielińskiego do Marcina Lachowskiego ten wbiegł w pole karne, próbował oddać strzał, no ale Konrad Kostrzycki uniemożliwił to zawodnikowi Polonii Bytom, a sędzia podyktował rzut karny. Do piłki podszedł kapitan Polonii Bytom Jacek Broniewicz. No i spokojnie, pewnym uderzeniem płaskim po ziemi pokonał Tomasza Kasprzyka. 2-1, Polonia Bytom świetnie rozpoczęła drugie 45 minut. W 54 minucie meczu Polonia mogła podwyższyć prowadzenie na 3-1. Świetne podanie z lewej strony od Rafała Sadowskiego otrzymał Michał Zieliński, który niestety z 5 metra przestrzelił głową ponad bramką, mając przed sobą jedynie bramkarza zespołu gości. W 57 minucie odgwizdany został kontrowersyjny rzut wolny na niekorzyść Polonii Bytom. Po dośrodkowaniu z prawej strony piłka gdzieś tam jeszcze w polu karnym odbiła się od Norberta Radkiewicza. Próbował interweniować Przemek Frąckowiak, ale uprzedził go najszybciej dobiegający do piłki Mateusz Szatkowski. No i ponownie było 2-2. Jeszcze przed chwilą za sprawą Michała Zielińskiego Polonia Bytom mogła prowadzić 3-1. Tym razem to goście znów zdobyli bramkę, to poloniści musieli dążyć do objęcia prowadzenia. W 64 minucie Ruch Zdzieszowice mógł, a nawet powinien prowadzić. Strzał z okolicy 20 metra nie łapie Przemek Frąckowiak. No i w sytuacji stuprocentowej zawodnik z numerem 20 Ruchu Zdzieszowice, Daniel Rychlewicz, pudłuje w kapitalnej okazji. Trener zespołu gości łapie się za głowę. Na tablicy wyników nadal 2-2. Ogromne szczęście podopiecznych Jacka Trzyciaka, że zespół ze Zdzieszowic nie zdołał objąć w tym meczu po raz pierwszy zresztą prowadzenia. Ta sytuacja z 64 minuty zemściła się na zespole ze Zdzieszowic. Polonia walczyła do końca, no i dopięła swego. W 80 minucie akcja z zawodników wprowadzonych na boisku. Krzysio Michalak do Dawida Cempy, a ten ze stoickim spokojem ładuje piłkę w górnym okienku bramki Kasprzyka. Polonia w 80 minucie objęła prowadzenie 3-2. Po raz kolejny w tym meczu wychodząc na prowadzenie. No i już tego prowadzenia nie oddała do końca spotkania. Poloniści ten mecz kończyli jeszcze w osłabieniu po drugiej żółtej kartce Roberta Trznadla w 88 minucie, ale tych ważnych, jakże cennych 3 punktów zespół ze Zdzieszowic już nie zdołał odebrać. Poloniści na drugim miejscu w tabeli, 41 punktów na koncie Polonii Bytom.